Ja miałbym do pana Andrzeja pytanie przede wszystkim, dlaczego warto przeczytać książkę Skarby Jakuszowic? Co w niej takiego jest ważnego dla nas? Naprawdę warto. Już sam tytuł jest intrygujący. Skarby z Jakuszowic. Jakuszowice to wioska leżąca zaraz za Kazimierzą Wielką przy drodze prowadzącej do prastarej Wiśnicy i dalej do Buzka Zdroju. Wieś rozłożona jest u podnóża wysoczyzny zwanej popularnie Wieszczonką. Już w samej nazwie jest dużo intrygującej treści. Wieszczonka. A więc miejsce, gdzie za czasów pogańskich funkcjonowali wieszcze, czyli pogańscy kapłani, wróżbici, bo i tym się przede wszystkim zajmowali. Nie byli to kapłani w dzisiejszym tego słowa rozumieniu chrześcijańskim, oni głównie wieszczyli, jaka jest wola ówczesnych bogów. A na tej wieszczonce znajduje się kurhan, popularnie zwany kopcem, według archeologów pochodzący z epoki brązu, z czasów tak zwanej kultury trzcinieckiej, sprzed 3,5 tysiąca lat, a więc usypany został około 1500 lat przed naszą erą, czyli przed narodzinami Chrystusa. Skarby w Jakuszowic i ta wieś i tereny wokół wsi, łącznie ze wzgórzem, kryją wiele tajemnic. Nie wszystkie na pewno są już odkryte. Na pozór jest to zwykła wieś parafialna, należąca do parafii w Kazimierzy Małej. W źródłach zachowanych do dziś dnia pojawiła się dość późno, bo dopiero w 1326 roku, w ramach spisu prowadzonego na potrzeby Rzymu. Był to spis robiony dla potrzeb Świętopietrza. Wtedy jest zachowanych do dzisiaj w źródłach Kazimierza Mała, a raczej Jakuszowice jako wieś należąca do tejże starej, jednej z najstarszych na Poniciu parafii. Nazwa wsi pochodzi od starego imienia Jakusz, oznaczającego właściciela tych ziem. Jakuszowice stanowią tło powieści Józefa Ignacego Kraszewskiego Boleszczyce. A znane zostały w świecie naukowym dość późno, bo dopiero w 1911 roku, kiedy to przypadkowo przy kopaniu piasku odkryto rzecz niezwykłą. Pochówek możnowładcy huńskiego. Hunowie był to lud koczowniczy, mniej więcej pochodzenia tureckiego, jeśli można by tak to powiedzieć, który wówczas w IV, V wieku opanował te tereny, Kotlinę Karpacką i tereny na północ od Karpat, aż prawie po wybrzeża Morza Bałtyckiego. No, było to znalezisko niezwykłe, świadczące, że na tych terenach byli Hunowie, bądź tereny te były uzależnione od państwa Hunów. No, najsłynniejszy przecież władca huński to Attila, który później na polach kataluńskich został pobity przez Ecjusza. I właśnie tymże Jakuszowicom, które mają starą metrykę. Była to duża osada wczesnośredniowieczna,
co dowiodły prowadzone w latach 80. i 90., pierwszy połowie lat 90., badania archeologiczne prowadzone przez wybitnego polskiego archeologa, profesora Kazimierza Godłowskiego, zmarłego przedwcześnie w 1995 roku. Godłowski znalazł tam wspaniałe rzeczy, ponad 100 monet rzymskich z pierwszego i drugiego wieku naszej ery. Jest to największe znalezisko monet rzymskich w jednym miejscu na północ od Dunaju, który przecież stanowił północną granicę Cesarstwa Rzymskiego. Więc jak widać, jest to wieś pełna zagadek. Tu jeszcze wspomnę, że ale o tym może później, o tym pochówku tego wodza chuńskiego, może o tym za chwilę. Wróćmy do książki Skarby z Jakuszowic. Napisał ją i opublikował 2 lata temu, w 2019 roku, Stanisław Przedeszewski. Przepraszam, ja się wtrącę tak do tego, co już usłyszałem. Czy ta cała fascynująca historia Jakuszowic jest właśnie w tej książce poruszona? Częściowo tak. I właśnie chcę o tym mówić, bo książka składa się według mnie niejako z 3 części. Pierwsza część, Historycy o Jakuszowicach, tak jest zatytułowana, i autor tu przytacza właśnie opinię naukowców, a więc o Hunach. Jest to fragment hasła Hunowie na ziemiach słowiańskich, wydawnictwa encyklopedycznego Słownik Starożytności Słowiańskich. Później o samych Jakuszowicach. Jest to artykuł profesora Kaczanowskiego, archeologa z Krakowa, który ten artykuł o tytule Jakuszowice zamieścił w tomie pierwszym Wielkiej Historii Polski zatytułowanym Najdawniejsze dzieje ziem polskich. I trzeci artykuł, a raczej fragment artykułu, Kim był możnowładca z Jakuszowic. Jest to fragment przewodnika archeologicznego po Polsce wydanego w Warszawie w 2010 roku. Jest to pierwsza część, a wstępna można by tak nazywać. Autor bardzo dobrze zrobił, umieszczając najpierw opinię historyków, a później daje wodze fantazji, licencja poetyka. Ten początek tego tekstu literackiego bardzo mi się podoba. Przypomina mi bowiem mój ulubiony wstęp do powieści Henryka Sienkiewicza Ogniem i Mieczem, kiedy to Sienkiewicz pisze: rok 1647 był to dziwny rok, w którym rozmaite znaki na niebie i ziemi zwiastowały jakieś wielkie wydarzenia, nieszczęścia, etc., etc. Szarańcza się wówczas wyległa masowo na dzikich polach. A autor tej książki pisze tak. Oddaję głos niestety nieżyjącemu już Stanisławowi Przybyszewskiemu. Jest rok 454 naszej ery. Zbliża się najkrwawsza bitwa Hunów z Gepidami i Gotami nad rzeką Nedao. Polegnie w niej setki wojowników z jednej i z drugiej strony, lecz w końcu szala zwycięstwa przechyli się na stronę Gepidów. A Hunowie zostaną rozbici, i w ten oto sposób ich europejskie imperium załamie się, a w konsekwencji zniknie ostatecznie i na zawsze z horyzontu historii. W bitwie nad Nedao zginie najstarszy syn wodza Hunów Attyli, Ellak, książę Koretr, wielu wodzów i generałów oraz kwiat młodzieży huńskiej, gepickiej i gockiej. Począwszy od historyków łacińskich z V i VI wieku, Priskosa i Jordanesa,
którzy opisali tę bitwę, lecz nie określili miejsca, gdzie rzeka Nedao znajdowała się, do tej pory trwają poważne, a nawet zażarte spory historyków o miejsce położenia tej rzeki. Niemal wszyscy skłaniają się do tego, że Nedao to rzeka w Panonii, dopływ Cisy. Ale są też głosy nauki, że płynęła ona w Dacji, a niektórzy historycy twierdzą, że była to Nida bądź Nidzica. Z uwagi na brak rzetelnych źródeł, prawdopodobnie już na zawsze pozostanie nieodkrytą tajemnicą, gdzie toczyły się nurty rzeki Nedao, rzeki, którą spłynęły dziesiątki i setki martwych ciał śmiertelnych wrogów. Kolor krwi zabarwił nurty wody i okoliczne pola. Być może, że właśnie Nedao to jest Nida bądź Nidzica. I tym tropem poszedł autor, bowiem językoznawcy stwierdzili, że najstarsze na naszych ziemiach nie są nazwy miejscowości, bo on jest dopiero z czasów chrześcijańskich w zasadzie. Się wywodzą i zostały zapisane dopiero w czasach chrześcijańskich. Najstarsze to są nazwy rzeczne, to wywodzące się z języka praindoeuropejskiego, bo jak to udowodnił profesor Godłowski, o którym już wspominałem, który kopał w Jakuszowicach, to właśnie Słowianie nie byli autochtonami, jak to dawniej sądzono, ale przyszli ze wschodu, gdzieś na Dniepru. A nazwy rzek, było to 5-6 wiek naszej ery, a nazwy rzek są znacznie starsze, wywodzące się z języka praindoeuropejskiego. Rzeka Nida to pochodzi od prasłowiańskiego nedej, płynąć. No Nidzica jest to zdrobnienie od Nidy. Tak samo jak Dunajec od Dunaju. I autor tu daje pole swej fantazji, że Hunowie, przeczuwając swą klęskę, ukrywają skarby właśnie na wzgórzu Wieszczonka. Wydelegowany zostaje właśnie przez naczelnego wodza, jeden z jego generałów, który dokonuje tej operacji. Niestety, kiedy on wrócił do swych wojsk, wpadł prosto w ręce wrogów, bo Hunowie zostali pobici. To jest ta pierwsza część tej literackiej części książki. Druga, to już czasy współczesne. Przenosimy czasy współczesne. Autor to chyba pisze o sobie, że w jakiś gorący dzień siedzi w jakiejś bibliotece. Należałoby się przypuszczać, że chodzi to o Kielce, bo wracał do Kazimierzy, jadąc przez Jakuszowice, więc nie mógł to być Kraków, gdzie studiował niejaką gazetę rolniczą z końca XIX wieku, ale przerzucał ze znudzeniem na polu, był upał, informacje o burakach, no bo przecież wtedy to był czas rozkwitu cukrowni Łubnej i Szreniawy, koło Proszowic. I tam znalazł intrygującą informację napisaną przez jakiegoś bezimiennego korespondenta z Kazimierzy Małej, że w Jakuszowicach zdarzyło się coś niezwykłego. Otóż jeden z miejscowych rolników orał na zboczach Wieszczonki, rozpętała się burza, przestraszony, zostawił ten pług na polu, konie odprząkł i schronił się w szopie. Po burzy, która dość szybko minęła, a była to burza z piorunami, wraca na pole, nie ma pługa. Zdumiewająca rzecz. Gdzież się podział? No jakiś tam jego
chłopak, syn czy pachołek, rozgląda się i w miejscu, gdzie był pług, zostaje takie coś w rodzaju placka metalowego. Patrzą ze zdumieniem, a więc silny piorun stopił ten pług. I później pozostajemy w tej epoce z końca przełomu XIX i XX wieku. Autor opisuje już prawdziwą historię, która miała miejsce w 1911 roku, kiedy to podczas kopania piasku dla potrzeb cukrowni, która wówczas przeżywała swój boom, rozbudowywała się, o czym świadczą istniejące do dziś dnia, na szczęście niezniszczone budynki cukrowni, bo wiadomo, że zakład już nie istnieje, przeżywała wielki rozwój cukrownia łubna i pracująca na jej potrzeby i rozbudowy cegielnia w Odonowie. Więc wydobywają ten piasek, bo cukrownia się rozbuduje, cegła płynie z Odonowa. Piasek trzeba dowodzić, bo ciągle nowe budynki w cukrowni powstają. I wtedy wykopano coś niezwykłego podczas kopania piasku. Okazało się tam jakoweś kości, miecz, ozdoby, kawałki, okazało się, że to były ozdoby, kawałki łuku, tak zwanego łuku refleksyjnego, czyli odpowiednio tak dwukrotnie wygiętego, złote ozdoby i kości. Na szczęście, jak podaje autor, zainteresował się tym doktor Dudkiewicz, była to postać tu dość znana, to był to nie tylko lekarz, ale wielki społecznik, założyciel banku spółdzielczego, jego nazwisko jest na tablicy okolicznościowej na banku spółdzielczym w Kazimierzy Wielkiej. No był to, można powiedzieć, ów nasz tutaj kazimierski, używając określenia żeromskiego, nasz kazimierski doktor Judym. Na szczęście on się tym zainteresował. Dyskretnie to pozbierał i przemycono to przez granicę do Krakowa. Jest to rok 1911. Trzeba przypomnieć, że to jeszcze czas zaborów. Jesteśmy w granicach Cesarstwa Rosyjskiego i te ozdoby dotarłyby, o ile by w ogóle dotarły, bo tam były elementy złote, o ile by po drodze tak zwani nieznani sprawcy i gdzieś tam sobie nie przywłaszczyli, może by dotarły do Petersburga. Czy później po 21 roku, czy by wróciły do kraju, to jest wątpliwe. Na pewno nie. Na szczęście przemycono to. Przez granicę do Krakowa, do Muzeum Archeologicznego. Trzeba przypomnieć, że Galicja od 1867 roku, jest to data bardzo znamienna, bo w tymże roku 1867 roku Cesarstwo Austriackie zmienia nazwę na Austro-Węgry, jest to Cesarstwo Austriackie i Królestwo Węgierskie i jednocześnie w tymże samym roku Galicja uzyskuje autonomię, czyli administracja jest polska, szkolnictwo, rozkwit uniwersytetów Jagiellońskiego w Krakowie, Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie i tak dalej. I to było jedyne miejsce, gdzie można było te artefakty przemycić i bezpiecznie zdeponować. I one są do tej pory w Muzeum Archeologicznym w Krakowie, którego dyrektorem jest nasz rodak w Kazimierzy od szeregu lat, dr Jacek Górski, który jako uczeń profesora Godłowskiego przed laty brał udział w tych wykopaliskach. Przypomniała mi się jeszcze taka anegdotka, może nie anegdotka, tylko takie przewrotne spojrzenie.
na historię, że trzeba dziękować Bogu, że wśród zaborców trzech był taki zaborca jak Austria, bo później w odróżnieniu od zaboru rosyjskiego czy pruskiego, gdzie była tam germanizacja czy rusyfikacja, w Galicji mieliśmy autonomię, rozwój nauki, kultury, a później czynu zbrojnego, mam na myśli oczywiście czyn Piłsudskiego. No i ta końcowa część książki jest właśnie, opisuje te perypetie związane z przeszmuglowaniem tych znalezisk jakuszowskich do Muzeum Archeologicznego w Krakowie. Tą książkę przeczytałem dziś po raz drugi, bo pierwszy raz niedługo po ukazaniu się. Wiele rzeczy umknęło mi pamięci i proszę mi wierzyć. Jest to niewielka rzecz, ale czytałem ją jak powieść sensacyjną, niemalże z wypiekami na twarzy. I polecam wszystkim do przeczytania. Ja właśnie chciałem powiedzieć, że słucham z zapartym tchem, bo to zupełnie jak opis powieści sensacyjnej. I myślę, no dla mnie ja tak dzisiaj. To jest nadzwyczajne. Ja tak dzisiaj spojrzałem po raz drugi, może z takim innym nastawieniem, bo pierwszy raz to nie jako z obowiązku, a dzisiaj przypomniałem sobie, spojrzałem na nowo i stwierdziłem, że jest to fascynująca rzecz, mimo że wiele rzeczy było mi znanych, ale autor umiał to takim językiem barwnym, niemalże powieści sensacyjnej, te wydarzenia przedstawić. No najbardziej intrygująca jest dla mnie ta pierwsza część historyczna, kiedy opisuje tamte ceremonie pogańskie, no ale nie chcę opowiadać, bo bym zepsuł. No trzeba przeczytać, oczywiście. To trzeba przeczytać. No to bardzo ciekawa pozycja. A czy to jeszcze można gdzieś kupić? Czy to jest gdzieś do zdobycia? No już z tego, co Hubert, właściciel księgarni, twierdzi, jeszcze kilka egzemplarzy do sprzedaży ma. I czyli polecam, Kazimierza Wielka, księgarnia pana Przybyszewskiego, tak? Partyzantów 13 w pobliżu szpitala powiatowego. No to trzeba będzie się tam udać, bo to rzeczywiście brzmi bardzo ciekawie. Może jeszcze kilka o autorze, który niestety opuścił nas niedawno, bo 3 października bieżącego roku 2021, przedwcześnie, młodszy, był od nas o kilka lat, rocznik 1950, wprawdzie nie urodzony tutaj, bo urodzony w Zajezierzu, koło Dęblina, kiedy jako młody 10-letni chłopak wraz z rodzicami, którzy przyjechali tu do pracy, spojrzał na Kazimierzę Wielką, zaczął odgrzebywać różnego rodzaju ciekawostki historyczne, szperać, szukać, co widać po jego dość rozległej twórczości, ale wydaje mi się, że postać Stanisława Przybyszewskiego to może temat na kolejną pogawędkę. To wymaga osobnej, tak to mnie się też wydaje, że to wymagałoby osobnej rozmowy. To jest duży i rozległy temat. No, dziękuję bardzo za tyle ciekawych słów i pędzę szukać książki w takim razie. Warto. Polecam. Dziękuję. Dzisiejsza rozmowa, dzisiejsze spotkanie odbyło się w ramach projektu Certyfikat dla Małych Księgarni organizowanego przez Instytut Książki. Organizatorami spotkania była firma
Maria Przybyszewska, księgarnia, artykuły piśmiennicze i szkolne Stanisław Przybyszewski, a także Odonowskie Towarzystwo Kulturalne.